Przed nami pierwsza impreza w tym roku organizowana przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Świdnicki Bieg Noworoczny wpisał się już w kalendarz imprez w naszym mieście. W tym roku trochę nowa jakość tego biegu. Mamy sponsora tytularnego, świdnicka firma Zubbadura, w związku z tym nazwa biegu, ta oficjalna, Świdnicki Bieg Noworoczny Zubbadura, tak się nazywa. Bardzo się cieszymy, że mamy sponsora tytularnego dla tej imprezy. Tradycyjnie będzie to bieg noworoczny, który rozpocznie się 29 stycznia w Parku Centralnym. Tym razem szykuje się szereg zmian w corocznej imprezie. Wydłużony do 5 km dystans biegu głównego, modyfikacje dystansów w biegach dzieci i młodzieży, atrakcyjny pakiet startowy i nagrody, limity uczestników i zapisy internetowe do biegu głównego. Tutaj trochę zła chyba informacja, a dla nas dobra, bo ta impreza cieszyła się tak znakomitym zainteresowaniem już na starcie, że te zapisy internetowe praktycznie w ciągu trzech pierwszych dni już się zakończyły i w tej chwili praktycznie mamy już listę zamkniętą. Natomiast dla dzieci i młodzieży do 18 lat spokojnie zapraszamy w dniu imprezy. Będzie można się zapisać oczywiście w hali przy ulicy Pionierów. Tam limit zapisów 150 osób, także myślę, że nie będzie problemu. I każdy młody człowiek, który chce pobiec, na pewno pobiegnie. Na dzieci i młodzież do 18 roku życia będzie czekało 7 biegów na dystansie od 100 metrów do 3 km. Przed startem każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy z pamiątkową koszulką, napojem i batonem, a po biegu pamiątkowy medal. Dla najlepszych będą nagrody rzeczowe. Mamy przewidziane atrakcyjne nagrody i dla uczestników biegu głównego, i dla uczestników biegów towarzyszących, i wiele innych atrakcji. Nie chcę tutaj o wszystkich mówić, ale na pewno będzie ognisko, na pewno będzie możliwość upieczenia kiełbaski i zagrzania się po tym biegu i wiele, wiele innych ciekawych wydarzeń. Do udziału zachęcają również członkowie Świdnickiej Grupy Biegowej, którzy włączyli się do organizacji tej imprezy. Na pewno zaangażowanie się w organizację imprezy biegaczy, a więc osób, które na co dzień uczestniczą w takiej imprezie jak ta, na pewno też wpłynie na jakość tej imprezy.